Hej, hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco w moim kolejnym filmiku. Będzie to oczywiście filmik z cyklu Hole Łupy z Lumpeksu. Mamy niedzielę, piękną pogodę, chociaż jest zimno, dosyć zimno jest dzisiaj. Ale to nic, my mamy zawsze gorącą atmosferę u mnie na kanale. Także kochani, dzisiaj będzie mierzonko. Jest niedziela, więc macie troszkę więcej czasu na to, żeby sobie posiedzieć z rodzinką, czy obejrzeć jakiś filmik, czy właśnie wejść sobie do mnie na kanał. No i tyle. Dobra, ja sobie zrobiłam kawę. Oczywiście musi być kawa, jak to taka niedzielna kawusia z Ewelinką. Na razie mam ku temu predyspozycję, żeby nagrywać dzisiaj, bo wszyscy są spokojni. Mi się pojechał na zakupy. Ja sobie wybrałam taką maszynkę do golenia, znaczy do golenia, do obcinania włosów, taką jak ja chciałam, bo mi się ostatnio kupował, ale to nie trafione były. Maszynki jak maszynki, tylko te końcówki były takie kiczowate. A teraz ja sobie zamówiłam z Babyliss, taka firma. Prawie 60 funtów ta maszynka kosztuje, ale no ona będzie na lata. Zobaczymy. Oczywiście zdam Wam recenzję. Okej, dobra, czyli mam pierwszą rzecz. Jeżeli jesteście nowi, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tak, tutaj pod filmikiem jest takie czerwone okienko z napisem subskrybuj. Później jak naciśniecie to okienko i będzie pisało zasubskrybowane czy subscribe, to jest taki dzwoneczek, też warto wcisnąć, wtedy będą przychodziły takie notyfikacje, powiadomienia o moim każdym filmiku. Chociaż wiem, że teraz tak jest, że ludzie narzekają, że nie dostają powiadomienia o moim filmiku, więc trzeba po prostu wchodzić na mój kanał i patrzeć, czy są jakieś nowe filmy. Dobra, kochani, no to zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest taki oto sweterek. Taki oto sweterek, czarny ze złotą nitką, bardzo ładny, porządnie wykonany, nic nie zniszczony, rękawki też nic nie zniszczone, dekolt też nic nie zniszczony, zobaczcie sobie, i kosztował 3 funty i jest to firma Papaya. Papaya to jest firma z Matalana, a w Matalanie mają całkiem naprawdę niezłą jakość i nieraz są drogie dosyć rzeczy. Następnym, kochani, sweterkiem jest taki sweterek. To jest firma Evendev, czyli z Tesco, co prawda. Ale ja bardzo lubię ciuchy z Tesco, bo one mają fajny materiał, porządny materiał. Pomimo tego, że z Tesco, to naprawdę ja lubię tą sieć Evendev. Zobaczcie, taki sweterek prześliczny, nie dość, że kolor jest piękny, to jest mój kolor, uwielbiam taki kolor łososiowy. To ma piękny print, naprawdę te wzory, bardzo lubię takie właśnie wtłaczane, takie warkocze na swetrach, tego typu. Tak wygląda z tyłu. Przepiękny, ciepluchny, miluchny, to nie jest taki materiał, który gryzie. Fajny jest, naprawdę. Nawet zobaczcie tutaj rękawki. Nic nie jest zniszczone, kompletnie nic. I tak samo na dekolcie. Zobaczcie, 3 funty dałam. 3 funty. Zaraz będziemy przymierzać. Także super, naprawdę. Uważam, że warto było. Następną rzeczą, zobaczyłam taki polarek. Taki polarek, taki zwykły, najzwyklejszy niby. Ale po pierwsze, kolor ma fajny. Po drugie, wiecie co, polarki ja bardzo często noszę, bardzo lubię polary. To jest firma Higer. Higer jakaś. Higer. Taka bluza, zobaczcie, z kapturem. Tutaj ma taką tą woalkę, że nie trzeba mieć szaliczka. Bardzo fajny, nic nie zniszczony ten polarek, kompletnie nic. To jest taki cienki polar, ale fajny. Naprawdę fajny. Zobaczcie sobie tutaj. O, tak wygląda. Także super. Bardzo mi się podoba. I on kosztował 3 funty. 3 funciaki.
Także bardzo fajne. To mi się bardzo przyda, bo mówię Wam, ja bardzo lubię nosić bluzy, takie luźne rzeczy. Następną bluzeczką jest taki t-shirt, ale to jest taki t-shirt sweterkowy. Dmart, nie wiem jak to się czyta. Taka firma, nie znam tej firmy. Zobaczcie, jaki piękny sweterko t-shirt. Bo to taki materiał jak sweterek, a to jest bluzeczka i ma przepiękny taki oliwkowy, miętowy kolorek. Bardzo ładny. Tutaj troszeczkę ta kamera przekłamuje. Zobaczcie, za 2 funty, tylko za 2 funty. Ja naprawdę bardzo lubię tego typu rzeczy. Super. Także cieszę się. Ładny taki, wiecie, ma ten dekolt w serek. Bardzo mi się to podoba. Dobra. I kochani, drugi, taki właśnie, taką koszulko, sweterek kupiłam. Chyba ta sama osoba to oddała. Też, kochani, za 2 funty, też ta sama firma Dama, tylko w innym kolorze, ale też to jest mój kolor. Też mi się bardzo podoba. Już Wam mówię, już Wam pokazuję. Zobaczcie, jaki piękny róż. Zobaczcie. Bardzo, bardzo, bardzo mi odpowiada ta bluzeczka. Do wielu stylizacji będzie pasowało. O, nic nie zniszczona kompletnie. Także tak. I ostatnią rzeczą to jest taka bluzeczka, koszulka, t-shirt taki. Nie wiem, czy lubicie różne takie filmy, różne bluzki takie z nadrukami. Ja bardzo lubię. I to jest bluzeczka, t-shirt za 2,5 funta. Star Wars. Zobaczcie, jaka ładna. Star Wars. Co prawda, tak naprawdę nigdy nie oglądałam tego filmu. Kiedyś oglądałam starą wersję w kinie, jeszcze jak byłam małą dziewczynką. Takie było kino u mojej babci, pamiętam, na wsi. Bo tam rzadko kiedy to kino było otwarte, ale pamiętam, oglądałam właśnie wtedy pierwszy raz. Miałam chyba, nie wiem, z 10 lat. Pierwszy raz. Nie wiem, ile miałam lat, ale byłam mała jakoś. I tam się zakochałam w jednym chłopaku, ale ja już nie pamiętam nazwy. Nigdy nie oglądałam tego filmu, naprawdę. Tych nowych wersji nigdy nie oglądałam. Tą starą wersję, jak byłam mała dziewczynka. Także za 2,5 funta, zobaczcie. No. Zaraz będziemy przymierzać. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że jesteście zdrowi. Ja na szczęście jestem zdrowa. Przez 2 dni mnie tak trochę mięśnie pobolewały. Miałam taki delikatny kaszel, tak niekiedy tylko pokasływałam, ale to nie był taki kaszel, ale sobie zrobiłam w razie czego test zawczasu, ale nie, wyszedł negatywny. Miałam dzisiaj w ogóle zrobić daily vloga, bo bardzo dużo takich materiałów miałam, filmików posklecałam w jedną całość i mogłabym zrobić z tego właśnie daily vloga, ale to po prostu mogę zrobić Wam za 2 dni, z kilku dni po prostu takiego vloga. No dobra, kochani, no to co? Zaczynamy. Łyka kawy i jedziemy z koksem. Wejdźcie sobie na moją playlistę, jeżeli lubicie więcej takich filmików z lumpeksu i chcecie zobaczyć, jakie przez ten cały okres czasu tych 2 lat, jakie ja sobie w ogóle kupowałam rzeczy, łupy z lumpeksu, to możecie sobie wejść na tą playlistę i tam pokażą Wam się, kilka playlist Wam się pokaże o różnych tematach. Czy to jakichś związkowych, uczuciowych, czy to jakieś przepowiednie, czy właśnie takie zakupy, haule, to już sobie wybierzecie. Ale w każdym bądź razie możecie sobie zobaczyć więcej takich filmików. Ja na przykład bardzo lubię oglądać i zawsze sobie wchodzę na jakieś playlisty u innych osób, jak mnie coś
wiecie, zainteresuje, czy jakaś przepowiednia, czy cokolwiek, to sobie lubię playlisty otwierać u ludzi. Także jedziemy z koksem. Okej. Okay. Tak się prezentuje. Naprawdę nic niezniszczony. Może był ze 2-3 razy użyty, a może w ogóle. Nawet zobaczcie, tutaj rękawki są ok. Bardzo mi się podoba. Jest w sam raz na mnie, ani za duży, ani za mały. Tutaj nigdzie mi się nie ciągnie, także jest dobry. Tutaj ma takie rozcięcia, także super. Jeżeli ktoś ma brzuszek, to nie widać tego brzuszka. Fajnie się układa. Ja teraz mam co prawda takie dresowe spodnie, bo wiecie, czuję się w nich po prostu tak swobodnie. Ja lubię po domu chodzić w takich dresowych rzeczach, czy tam jak idę po dzieci do szkoły, to też wolę sobie zakładać takie dresowe rzeczy. Także tak to się prezentuje. No, mnie się podoba. No super, ta bluzeczka jest też super, naprawdę, naprawdę, ekstra. Tylko coś tutaj jest brudne na dole, będę musiała ją... Ja jeszcze tych rzeczy nie prałam, także one są takie, wiecie... One nie są takie śmierdzące, jak to w takich w Polsce, w tych lumpeksach, to te rzeczy tak nieładnie pachną. Te akurat nawet czuć, wiecie, ktoś... płynem do płukania potraktował i ładnie pachną te ubrania, ale tak czy tak ja muszę zawsze, kochani, sobie sama ubrać te rzeczy. Także naprawdę jestem zadowolona, bardzo, bardzo mi się podoba. Jest uszyta na mnie, to jest mój rozmiar. I ma przepiękny kolor, i cieplutka, fajna, naprawdę. Do spódniczki, do spodni. Ekstra, do jakiegoś żakietu może być nawet, czy jakiejś marynareczki innej. Super, super, naprawdę, ekstra. No ta druga też jest piękna. Też jest piękna, też mi się bardzo, bardzo podoba. Elegancka, fajna. Taka na co dzień. Wiecie, można sobie tutaj ten guziczek rozpiąć. Chyba się rozpina ten guzik. O, jak ktoś lubi głębsze dekolty, ja nie lubię takich... zbyt dużych, głębokich dekoltów, ja się źle czuję, jak mam piersi za bardzo, wiecie, na wierzchu. Także dla mnie mega, naprawdę, superancko. Do jakiejś czarnej spódniczki czy białej fajnie będzie wyglądało, wiosenno-letniej. Patrzcie, no wiosną taką bluzkę warto zakładać, nawet zimą. Czekajcie, gdzie ja mam tą bluzkę z Primarku, bo ja jeszcze jej nie przymierzałam. Raz kupiłam i jej nie przymierzyłam. Chcieliście zobaczyć. Taką na ramionczko mi się kupił razem ze spódniczką. Właśnie z takiej dzianinki. I chyba dał 8 funtów czy 10 za tą bluzeczkę. No dobra, zaraz zobaczymy. Czekajcie chwilę. No ta bluzeczka też idealna na mnie, naprawdę. Super jest. Fajny taki duży napis. Jeszcze jedna była, tylko że taki był drobniejszy napis biały, ale wiecie co? Ta mi się bardziej spodobała. No fajna jest, naprawdę jest zarąbista. Do jeansiorów, do leggingsów, do spodenek. Super, naprawdę. Zarąbista, bardzo mi się podoba. Napiszcie oczywiście w komentarzach, która z tych rzeczy Wam się spodobała i czy w ogóle jakaś się spodobała. A ja już zakładam następną. No i tak się prezentuje ten sweterek. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba, naprawdę. Ma świetny print. Bardzo lubię takie abażurkowe. Tutaj mam taki szary biustonosz, więc on troszeczkę jakby przebija. Ja bym założyła do tego sweterka bardziej taki cielisty kolor. Dlatego, że tutaj są gdzieniegdzie takie dziureczki, taki abażur, więc dlatego prześwituje, ale ogólnie jest ciepły, milusi. No i ten piękny kolorek ma, naprawdę, ja się teraz nie opalam, bardzo mi brakuje słońca, bardzo mi brakuje solarium, kiedyś bardzo dużo chodziłam do solarium też. Wiecie, oczywiście z umiarem, ale lubiłam sobie wyjść, szczególnie zimą do solarium, zawsze to mi dodawało takiego... takiej energii, wiecie, życiowej, bo zimą, szczególnie w Polsce, jak brakuje słońca, to lubiłam sobie wejść na to 10 minut na przykład do solarium. Tutaj w Anglii, szczerze mówiąc, nie lubię solariów. Nie wiem,
Ja wolę polskie. Polskie, oczywiście tam z Niemiec zwożą zazwyczaj te solaria, ale nie wiem, wydaje mi się, że tutaj bardziej człowiek wychodzi czerwony, upocony, niż opalony tak naprawdę, a w Polsce to wystarczyło, że poszłam, nie wiem, z 5 razy i już byłam opalona. Oczywiście, wiecie, nie miałam jakiejś takiej obsesji, że tam codziennie chodziłam do solarium, czy co drugi dzień. Na początku na przykład chodziłam co trzeci dzień, a później chyba po kilku razach, raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, żeby tak podtrzymać opaleniznę. Ale naprawdę, bardzo fajny jest ten sweterek. Także super, zakupy są super, naprawdę. No i patrzcie, jak ta bluza fajnie się prezentuje. Nie dość, że zarąbisty kolor, to jest mój kolor. Bardzo mi się podoba. Czad. Kapturek. Czad. Mój kolor, przepiękny kolor to jest. Naprawdę uwielbiam. Super, to jest taki cienki polarek, ale dobry gatunkowo i cieplutki, naprawdę. Miły, ciepły, zarąbisty. Ja lubię tutaj, jak jest ta kieszeń, że mogę sobie tutaj jakieś pieniądze włożyć, telefon, cokolwiek, wiecie, czy jakieś klucze, czad. Wiecie, na takie codzienne łażenie to zarąbista. Bardzo mi się podoba. No, naprawdę. To jest coś, ta firma typu Karimor. Karimor jest droga dosyć też. Tam takie górskie rzeczy można kupować. Karimor, buty takie, wiecie, masywne. Właśnie w góry, jak się chodzi. No, taka turystyczna, typowo. Super. No, uważam, że haul jest znowu udany. Naprawdę. Tyle rzeczy, co ja widzę w tych sieciówkach. Jak ostatnio zobaczyłam tą bluzę Miśka, co sobie zamówił na internecie za 20 niecałe funtów. I to przyszło. To było z Chin, jak zwykle. Masakra. Okropny materiał. W życiu bym nie dała za tą bluzę, jakbym zobaczyła ją w sklepie. Dotknęła tej bluzy, nie dałabym w życiu 20 funtów. Ale że to było na internecie i pięknie to wyglądało na zdjęciu, to po prostu mój misiek się złapał, bo mu się spodobała. Mówi, a taka zwykła. Ja mówię, słuchaj, takie zwykłe to ty sobie kupisz w Primarku, czy gdziekolwiek indziej. A nie, no nie wiem. Jeżeli chcecie zobaczyć tą bluzę, to musicie się cofnąć do ostatniego filmiku, albo 2 wstecz. Nie wiem, postaram się Wam wkleić linka. Także super. I jeszcze, kochani, czekajcie. Spróbuję znaleźć tą taką bluzeczkę na ramionczkach, co kupowałam sobie w Primarku jakiś, nie wiem, miesiąc czy 2 miesiące temu. Z takiej fajnej też wełenki dzianinki. Bardzo fajna jest, naprawdę. Czekajcie chwilę. I tak ta bluzka się prezentuje. Właśnie z Primarku. Naprawdę fajna, cieplusieńka. Bardzo fajna. Czy tak po domu, na lato to nie wiem, czy ona nie będzie, wiecie, za ciepła, chociaż niekoniecznie, jak są nieraz jakieś takie chłodne wieczory letnie, to będzie fajna, naprawdę cieplutka, milutka, rewelacyjna, naprawdę rewelacyjna, bardzo, bardzo mi się ta bluzka podoba. Szkoda, że nie było jeszcze innych kolorów, bo bym sobie wzięła inną. Szkoda tylko, że ona jest taka troszkę krótkawa, bo ona taka ma być, że brzuch na wierzchu na przykład. Ja sobie ją będę zakładała do rzeczy z wysokim stanem, jakaś spódniczka z wysokim stanem, czy spodnie, takie modelujące sylwetkę, żeby miała taki bardziej płaski brzuch, bo wiecie. Ale wiecie, nie ma najgorszego tego brzucha, po prostu no nie mam... Nie mam takiego jak dziewczyny fitness, tak, że są wysportowane i tego, bo ja nie ćwiczę. Ja raz ćwiczę, raz nie ćwiczę. U mnie to bardziej nie ćwiczę niż ćwiczę po prostu. Przyznaję się bez bicia. I nieraz sobie też tam coś podjem słodkiego, wiecie. Raz się pilnuję, a raz się nie pilnuję. Ale powiem Wam, że ja nie mam jakiejś tam większej presji, że ja muszę super jakoś idealnie wyglądać. Najważniejsze to, żeby mieć w głowie poukładane i rozsądnie i być dobrym człowiekiem, a nie tam, jak mam to więcej kilogramów, to mi, wiecie co, mam to gdzieś. Co kto myśli sobie o mnie, mówi, nie lubię takich super idealnych, wiecie, ludzi.
Bo tacy nie istnieją. Po prostu. Po prostu. Taka jest prawda. Tak, kochani, co ja chciałam Wam powiedzieć w ogóle? Jakie wydarzenie się zbliża? Zbliża się takie, kochani, wydarzenie, że nie będę mówiła daty, ale niedługo będzie takie wydarzenie u mnie w okolicy, znaczy muszę tam trochę dojechać, bardziej do centrum, że będą takie namioty, to jest tylko raz do roku takie wydarzenie, lumpeksowe rzeczy, kochani, będą sprzedawać na kilogramy. Na kilogramy. Ja miałam w tamtym roku jechać, ale już nie pamiętam, coś się wydarzyło, że nie mogłam jechać. I mam nadzieję, że teraz te plany moje też się nie pokrzyżują. Bardzo, bardzo bym chciała. Jeszcze zabieram ze sobą koleżanki. Co najlepsze, każda z innej nacji, każda z innego państwa. Jedna Słowaczka, druga Angielka i chyba jedna Polka też pojedzie. I jeszcze jedna Hinduska. Tak się zmówiłyśmy. Właśnie też jedna część dziewczyn ze szkoły, rodzice dzieci, no, a jedna taka koleżanka z sąsiedztwa. Także mówię, dziewczyny, jedziemy. One też lubią chodzić po charity shopach, uwielbiają. No, także mamy wspólny temat. Może jakąś kawkę sobie tam kupimy, chwilę pogadamy. Akurat pojedziemy sobie autobusem, bo chcieliśmy wziąć jakąś dużą taksówkę, ale każda z nas ma, wiecie, dziecko, dwójkę dzieci, pięcioro dzieci, czworo dzieci, wiecie o co chodzi. Część będzie w szkole, ale część będzie z nami, więc nie jest realne. Byśmy chyba musiały wziąć autobus, wiecie, taki wynająć. Ale chyba pojedziemy autobusem, nie taksówką, bo się nie zmieścimy do taksówek, nawet jakby to były takie taksówki typu van. No i one są dużo droższe. Także kupimy sobie taki całodniowy, rodzinny bilet i co tam, 20 minut, pół godziny jesteśmy na miejscu, także to będzie dla nas niezła frajda, jedziemy pośmiać się, trochę pogadać, poszukać tych ubrań, wiecie, no a dzieci sobie będą w szkole, ja wezmę ze sobą tylko tą malutką córeczkę czteromiesięczną i tą dwuletnią, prawie trzyletnią, bo jeszcze kilka miesięcy i będzie miała 3 latka. Jejku, jak to zleciało, jak to zleciało, ja jestem w szoku. Także chciałam Wam powiedzieć, że coś takiego się zbliża, nie mogę się doczekać. No i zbliża się też party kolegi mojego synka, tego 5-letniego. Jutro idę kupić jakiś prezent temu dziecku, bo ostatnio nie wychodziłam, dlatego że mówię, jakoś wiecie, coś te mięśnie mnie bolą, wolę nie ryzykować, zrobiłam ten test, wyszedł oczywiście negatywny, także to jakieś zwykłe przeziębienie, przesilenie takie zimowo-wiosenne, ale mimo wszystko, kochani, mówię, nie będę ryzykowała, nie będę ludzi ewentualnie zarażała, tak? Więc dobrze się czuję, przeszło mi, nawet nie miałam temperatury, tak po prostu trochę mnie głowa bolała, dużo piłam, dużo snu trzeba, dużo odpoczynku. W tym dniu, jak tak mnie te mięśnie bolały, mówię, pierdziele, nie sprzątam, nie odkurzam. Wstawiłam tylko prania, potem do suszarek dałam, potem dałam do tych, do takich toreb na zakupy i zaniosłam do pokoju w jedno miejsce. Mówię, potem do szafy to pochowam. Pierdziele, nie przemęczam się. Najważniejsze, żebym czuła się dobrze, a tam, wiecie, bałagan tam, że podłoga czasem jest nieumyta, to nic się nie stanie, wiecie co, nie będę gdzieś tam się tym przejmowała. Ważne, żeby było co jeść i odpocząć. I z dziećmi się tam pobawić, tak? Takie priorytety, no. Jak Wam w ogóle mija popołudnie? My dzisiaj będziemy chyba sobie za jakieś jedzenie zamawiać. Nie jestem pewna, mam dużo takich przekąsek jeszcze. Mam obiad, ale jakąś przekąskę będę chciała, więc być może jakieś kałamarnice w cieście, zrobię tylko, nie wiem, może jakiś sos czosnkowy sama, bo my wolimy taki własnej roboty, sos czosnkowy, bo tak to w restauracjach to nigdy nie wiadomo, co mi tam dają, tak samo jak w szejkach w McDonaldzie. Ja to tak, wiecie, z rezerwą do takich rzeczy, bo się nasłuchałam, że w McDonaldzie, kochani, to dają 7 rodzajów
męskiego nasienia. Także od tej pory, jak ja to kiedyś usłyszałam, jeszcze mieszkając w Polsce, to tak do szejków podchodzę bardzo delikatnie, kochani. Patrzcie, jak jedną gadką mogą ludzi obrzydzić do czegoś. No. Także może prawda, może nieprawda. Tak samo mówią, że takie te energetyki Red Bull, to że mają tam też nasienie, ale od byka? Coś takiego? Też puścili taką famę. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale normalnie. Tak naprawdę to idziecie do restauracji. Cieszycie się, że zaraz wam podadzą jakiś super, nawet do drogiej restauracji, super jakiś, wiecie, posiłeczek, a tutaj nie wiem, sałatę se otyłek wytarł, albo coś mu tam spadło na podłogę, nigdy nie wiecie. Nic, będę kończyć, kochani, bo ktoś do mnie dzwoni. Na razie, trzymajcie się, pa, pa.